Mini-shorty, odcinek 20. Miłość, śmierć, roboty, sezon drugi. Słuchajcie, opisałem moje wrażenia a propos tego sezonu na moim fanpage'u i do niego odsyłam po takie szersze przemyślenia, takie ogólne na temat tego sezonu, ale w dużym skrócie, a przede wszystkim te mini-shorty poświęcimy na zrobienie listy. Krótko ocenię każdy odcinek, a niestety jest ich tylko 8 w tym drugim sezonie i oceniać je będę te odcinki według mojej wartości, według tego, jak dobre one były, czyli macie skalę. Ten ostatni odcinek będzie na miejscu pierwszym, czyli będzie moim zdaniem najlepszym z sezonu. Ten pierwszy, o którym powiem, będzie odcinkiem moim zdaniem najgorszym. A takim już w dużym skrócie podsumowaniu całego sezonu jest od strony wizualnej, artystycznej, graficznej jest co najmniej tak dobrze, a może nawet i lepiej niż w pierwszym sezonie, ale od strony fabularnej niestety jest dużo słabiej. W pierwszym sezonie było mnóstwo filmów, które albo nas rozśmieszały, albo dostarczyły nam super zabawy, albo dawały coś do myślenia, albo były na tyle emocjonalne, wciągały, no, że nawet po seansie człowiek dalej przemyśliwał, a tamto, myślał o tym filmie. Tymczasem tutaj zdecydowana większość filmów to jest fabuła o niczym, taka wciśnięta, bo musi coś być, bo musimy się tak naprawdę, chcemy pokazać innym, jak doskonałe rzeczy robimy artystycznie, czy też graficznie, no to musimy wymyślić jakąś fabułę. No to sobie ta fabuła leci, ale bez żadnych ambicji co do jej treści. Niestety. Dobra, no a teraz przechodzimy już do samego zestawienia. No to jedziemy. Na miejscu 8 jest odcinek, który jest pierwszym w całej tym sezonie, czyli automatyczna obsługa klienta. Mamy tutaj bardzo typowy i powielany wielokrotnie koncept, że maszyny buntują się przeciwko człowiekowi, który je obsługuje. Z ciekawą grafiką, gdzie właściwie niby wszystko wygląda normalnie, ale głowy postaci są bardzo duże, więc jakby taki zabieg artystyczny bardzo ciekawy, ale mówię, sama historia powtarzalna, niby to miała być śmieszna, a nie jest śmieszna, niby miała być ciekawa, a nie jest ciekawa, takie obejrzałem i zapomniałem, także nie. Olbrzym, który utonął. Bardzo fajne od strony graficznej, właśnie ta grafika komputerowa. W ogóle mamy tu narratora, który opisuje swoje przemyślenia, które miał, kiedy spotkał ciało giganta wrzucone na brzeg. Więc bardzo fajny koncept początkowy dla fabuły. Co? Dlaczego? Skąd się ten gigant wziął? Gdzie te giganci żyją? Dlaczego zginął? I tak dalej, który kompletnie jest w tym filmie nieruszony. To jest bardziej taka opowiastka artystyczna, troszkę takie przemyślenia, że przyjechałem i zastanawiałem się nad tym gigantem, a tu ludzie coś robili, a coś tam taka... To jest bardzo fajny pomysł, kompletnie moim zdaniem niezrealizowany, choć można by z tego wyciągać pewne alegorie, że ludzie na początku są zafascynowani, a potem szybko zapominają o jakimś cudzie, a potem w ogóle komercjalizują, nie zadając przy tym kluczowych pytań, skąd się wziął, a nie dlaczego ten zmarły, utopiony, zakładamy, gigant. Także bardzo zmarnowany potencjał dla w sumie bardzo oryginalnego pomysłu. Lifehatch. Znowu od strony graficznej pierwsza klasa, SF, bo mamy tu strzelaninę kosmiczną i nasz pilot kosmiczny w jakimś starciu kosmicznym z jakimś wrogim złem, zakładam, z przeciwnikiem rasy ludzkiej, zestrzelony, trafia na jakąś planetoidę, ale wcześniej przed bitwą rozrzucono właśnie takie bunkry, które mają uratować życie w przypadku rozbicia się w czasie bitwy, więc on dociera do takiego bunkra, zamyka się w tym bunkrze, no i czeka na pomoc. No i okazuje się, że kiedy uruchamy ten bunkier, no to coś tam strzela i nagle pojawia się pewien problem. Znowu ten problem jest standardowy, typowy, rozwiązanie też jest standardowe i typowe, historia miała znowu fajny potencjał, a wyszła kompletnie słabo, fabularnie. No i to tyle wam powiem, no nie chcę wam zdradzać o co chodzi, ale zdecydowanie nie pasuje to na przykład do podobnej historii, która bodajże nazywała się Trzynastka, z pierwszego sezonu, gdzieś była też kosmiczna, też był tym razem pilotka pewnego statku kosmicznego, właśnie takiego trochę bombowca kosmicznego, który miał numer 13, dlatego tak mi się kojarzy, że to jest 13, choć nie pamiętam do końca tytułu tego i zdecydowanie tamta historia była ciekawsza, lepsza pod każdym względem. A takie silne skojarzenia są właśnie tutaj porównywania do Lifehatcha. Okej. Miejsce piąte. To lód. I teraz tak, słuchajcie. A dobra, już pamiętam, zapomniałem przez moment. Lód jest ciekawą wersją artystyczną, która jest podobna trochę do jednego z odcinków pierwszego sezonu, który mówił o sztuce, takiej wyjątkowej sztuce, tworzonej przez, jak się potem okazało, w ogóle robota, który wyewoluował do wielkiego, rozwiniętego człowieka, który tworzył genialną sztukę. No więc tutaj od strony artystycznej, od strony kreski jest dokładnie tak samo. Historia też jest ciekawa. Jest tu trochę takiego, też taki sznyt troszkę Gataki. Nie wiem, czy kojarzycie ten film, stary już film SF, gdzie większość ludzi była genetycznie modyfikowana i testowana, kto nie
nie, już urodził się zły i nie został zmodyfikowany genetycznie, nie miał prawa być pilotem statków kosmicznych dalej, no bo statystycznie wychodziło, że skoro nie był poprawiony genetycznie, nie ma prawa robić tego i tego, tego, bo umrze, bo mu się coś stanie i tak dalej. No i nasz bohater w Sedukatace występował wbrew temu społeczeństwu, chciał osiągnąć i spełnić swoje marzenia, nawet pomimo tego, że statystyka mówiła, że i tak umrze. No i tutaj troszkę podobnie jest tutaj, ponieważ mamy tutaj dwóch braci, który jeden jest już zmodyfikowany genetycznie i całe w ogóle społeczeństwo, ponieważ to jakaś trudna kopalnia, na trudnych warunkach ludzie żyją, więc wszyscy tu są zmodyfikowani genetycznie, przyjeżdżają z Ziemi nowi członkowie tej grupy, w tej kopalni, na tej obcej planecie, no i oni są zmodyfikowani genetycznie. Ich jeden syn jest zmodyfikowany genetycznie, ale drugi nie, więc on trochę odstaje. No oprócz tego jest to też ciekawa przypowiastka właśnie o tej relacji dwóch braci, natomiast sama historia jest taka banalna, od dzieciaki młodzież stara się zrobić jakiś wygłup, przy okazji się popisać, jacy to są silni, genialni, w ogóle nie bojący się śmierci, ale tak jak mówię, krótka i niezbyt satysfakcjonująca historia z fajnymi elementami, o których wam przed chwilą wspomniałem. Numer 4, licząc od końca, Regulator. Klimat trochę Blade Runnera, założenie też interesujące z kolei troszkę z innego filmu, no przepraszam was, nie będę was teraz mieszał, wyszło z głowy i zanim wypowiedziałem, to już wyleciało, ale generalnie, niestety znowu wychodzi na to, że chyba była bardzo trywialna, więc mamy tutaj detektywów, ludzi, generalnie całą taką agencję, która zajmuje się tym, by wyłapywać ludzi, którzy rodzą dzieci. Gdyż ludzkość osiągnęła tak gigantycznie dobry rozwój i rozwój technologiczny, że teoretycznie wszyscy są nieśmiertelni. I teoretycznie wszyscy opływać mogą w bogactwa. Ale tych zasobów naturalnych, jak rozumiem, nie jest to wyjaśnione, ale jest to logiczne, jest ograniczona ilość, więc skoro wszyscy są nieśmiertelni, to nie mogą się rodzić nowe osoby, no bo wtedy zabraknie tych środków do życia. I dlatego wszyscy, którzy rodzą dzieci, są ścigani jako występcy, jako przestępcy wobec prawa i taka agencja właśnie się tym zajmuje i taki regulator przychodzi i reguluje. Więc koncepcja teoretycznie fajna, ale w sumie bardzo szybko kończy się historia, bez żadnych zwrotów akcji, bez żadnych takich wątpliwości. Wszyscy od razu wiemy, kto jest dobry, kto jest zły, wszyscy od razu wiemy, jak się ta historia skończy, absolutnie, no i tak się właśnie kończy, jak z góry zakładamy. Dosyć szybko nasz regulator dochodzi do przemyśleń, nie ma tego czasu, by walczył z tymi wszystkimi nawykami, z całą swoją praktyką zawodową, wcześniejszą, nagle mu się coś, z naszej perspektywy, nagle mu się coś przestawia i jego podejście do problemu jest zupełnie inne. Także znowu zmarnowany potencjał fabularny. Miejsce trzecie, czyli już podium. Wysoka trawa. Genialna animacja. Nie jest właśnie wbrew pozorom grafiką komputerową, ślicznie zrobiona ta animacja. I zaczynało się absolutnie w klimatach Lovecrafta, ale takich przygodowych klimatach Lovecrafta, a nie tych strasznie horrorowych. Horrorowych. Oj, dzisiaj jak słyszycie, bardzo kiepsko z moim językiem. Czyli w takich mrocznych klimatach Lovecrafta. Ale potem bardzo szybko okazuje się, że właśnie taki super początek i taka warstwa artystyczna bardzo, bardzo na plus, okraszona bardzo słabą fabułą, no niestety, bardzo prostą, bez żadnych, właśnie ten filmik chyba ma 7 minut, dajmy do tego filmiku 2-3 minuty, wrzućmy chociaż trochę innych rzeczy i ten film by był super. Ale ze względu na to, że mamy tylko kilka minut, musimy się w tych kilka minut zamknąć, to nie mamy czasu na to, żeby tą historię rozwinąć, więc historia jest bardzo, bardzo prosta. A można byłoby naprawdę się super pobawić, dodając do tego filmiku nawet, tak jak mówię, niewiele, 2-3 minuty. Ale dla samej warstwy artystycznej tak wysoko, w moim zestawieniu. Okej. Okay. Miejsce drugie. Straszny dom. I to jest film, który równie dobrze mógł być na pierwszym miejscu, bo jeśli chodzi o warstwę tą graficzną, artystyczną, wizualną, to jest typowy, bardzo dobry, ale typowy jak wiele kreskówek, czy filmów animowanych. Tutaj, przynajmniej dla mnie, dla okiem laika, nie ma niczego wyjątkowego w tej warstwie wizualnej, choć jest bardzo, bardzo dobrze. Natomiast nareszcie warstwie wizualnej, tak jak powiedziałem? Chyba tak. Natomiast nareszcie warstwa fabularna jest super. To jest nareszcie bardzo fajny pomysł, bardzo fajna koncepcja, upięta w 5-6 minutach, przy której się doskonale bawiłem. Gdyby wszystkie odcinki miały fabułę na tym poziomie, to ten sezon byłby co najmniej tak dobry, jak sezon pierwszy. Tymczasem nie. No i na pierwszym miejscu to Śnieg na pustyni. No i tak, więc jeśli chodzi o Śnieg na pustyni, to on jest na pierwszym miejscu, mimo tego, że nie ma tak dobrej fabuły, jak Straszny dom, ale z kolei graficznie jest najlepszą wersją, wizualnie jest najlepszym filmem z całego tego sezonu, a fabularnie jest na drugim miejscu po prostu, gdyby porównać tylko fabuły ze Strasznym domem. Dlatego przez to podsumowanie jest on ciut wyżej. Śnieg na pustyni.
Bardzo fajny klimat, słuchajcie, klimat trochę Tatooine, Gwiezdnych Wojen, Mandalorianina. Bo mamy tutaj pustynię i mamy Mos Eisley troszkę, jakieś takie miasto portowe, jakieś handlarze i tak dalej. Bardzo, bardzo mocne skojarzenia z, właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. Bardzo duże, bardzo silne, choć fabularnie kompletnie nieprzystające i nie leżące absolutnie w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Świetna grafika komputerowa, bardzo, bardzo realistyczna. Ciekawa historia. Nie jakoś super zaskakująca, nie jakoś zmuszająca do myślenia, ale przynajmniej na tyle długi jest ten film, że coś się w nim dzieje, są pewne historie przedstawione, coś się tam zmienia i tak dalej. Nie mamy poczucia, że to było wciśnięte w 5 minut historia. Wszystko się płynnie rozgrywa w tej historii, wszystko ma swoje miejsce. Także generalnie zdecydowane pierwsze miejsce. Gdyby właśnie albo zastosowano inne rozwiązania artystyczne w tym drugim miejscu, czyli w Strasznym Domu, jakieś nowatorskie, albo to moje ulubione, czyli tej grafiki komputerowej, to wtedy Straszny Dom. Ale tak, to Śnieg na pustyni. Absolutnie. Ale generalnie, tak jak wam powiedziałem, ten drugi sezon jest... no jest gorszy niż sezon pierwszy, właśnie głównie w warstwie fabularnej. Okej, słuchajcie, no to z mojej strony wszystko. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia w innych materiałach na moim kanale. Cześć!